Ciao a tutti, witajcie na moim kanale Kuchni Włoskiej Mandziary Łebki. Jestem na wakacjach, nie gotuję tak, ale w związku z tym, że dostałam owoce, no i dostałam truskawki. Właściwie Wam pokazywałam na którymś tam live'ie, że mam te truskawki, będę robić dżemik, ale z tych truskawek tak dużo wyszło soku, że zrobiłam sok truskawkowy, a z resztę truskawek, które wyłowiłam, zresztą zobaczycie na filmiku, zrobiłam dżemik. Ale ja dzisiaj Wam tylko chcę pokazać, jak ten sok się robi. No to zapraszam na filmik. A jeszcze jedno, wszystkich nowych widzów zapraszam do subskrybowania mojego kanału Mandziary Łebki. Tu mój piesek skomli, bo jestem z nim na spacerku. No dobrze, to miłego oglądania. Tutaj mam 6 kg truskawek. Obrałam je, wypłukałam, wrzuciłam do garnka. One były bardzo dojrzałe. Na każdy kilogram truskawek wsypałam 500 g cukru. W pierwszej wersji myślałam zrobić dżem z tych truskawek, ale jak zaczęłam je podgrzewać, widziałam, że puściły bardzo dużo soku. No i postanowiłam zrobić sok truskawkowy. Powiem Wam, że robiłam go pierwszy raz. Pomysł na ten sok podsunęła mi właśnie moja widzka Marzenka Więcłowska z Bełchowa. No i ja mówię, dobrze, no to zrobię ten sok, no bo jak tyle soku puściły te truskawki. No więc tak, podgrzewałam powoli, mieszałam i zbierałam tą piankę z tych truskawek. A tak w ogóle to wszystkich nowych widzów serdecznie zapraszam do subskrybowania mojego kanału Kuchni Włoskiej Mandziary Łebki. Słowo mandziare po włosku znaczy jeść. Tutaj znajdziecie makarony w 15 minut, drugie dania, deserki, antipasti i wiele innych rzeczy. Kuchnię włoską poznałam pracując kilkanaście lat w restauracjach w samym centrum Rzymu, a teraz gotuję dla męża Włocha i dla Was, kochani. No, a też zapraszam Was do mojej grupy kulinarnej, która znajduje się na Facebooku, czyli Kuchnia Włoska Mandziary Łebki. Tam możecie pokazywać swoje przepisy, dzielić się z grupowiczami, dawać właśnie przepisy, zdjęcia, fotki. Jeżeli macie jakieś właśnie blogi, to też możecie się ogłaszać na tej stronie. Tutaj już, jak widzicie, na następny dzień moje truskawki odstały całą noc, puściły tyle soku, że ja truskawki wyłowiłam do następnego garnka, a no i tutaj w tym garnku, jak widzicie, przekładam te truskawki, w tym garnku zrobiłam dżem, dosypałam jeszcze cukru, żeby był ten dżemik taki bardziej słodszy, a sok z truskawek zagotowałam jeszcze raz, słoiki wyparzyłam. Miałam takie właśnie słoiczki po soku pomidorowym. Ja je ładnie wyparzyłam i wlałam gotujący się sok truskawkowy. Pamiętajmy, że słoiki właśnie sterylizujemy, czyli albo w piekarniku, albo właśnie wrzątkiem polewamy i wycieramy do sucha, i tak samo robimy z zakrętkami. Zakrętki muszą być bardzo, można powiedzieć, muszą być dobre, nie mogą być jakieś tam uszkodzone, no bo wiadomo, nie chwyci nam taki słoik. Tutaj jak zagotowywałam ten mój sok truskawkowy, to jak widzicie, zbiera się też taka pianka. Ja tą piankę zbierałam moją kocheleczką, mieszałam co jakiś czas i zbierałam. I później właśnie taki gotujący sok wlewałam do moich słoików. No i jak już wlałam do tych słoików, to zaraz zobaczycie, co zrobiłam. A tak w ogóle to jeszcze chciałam Wam powiedzieć, że jestem na Instagramie i na mam swoją stronę fanpage ciao.kuchniaewki. Zapraszam Was też do udostępniania mojej strony na stronach społecznościowych. Będzie mi bardzo miło, jeżeli polecicie mój kanał swoim znajomym, koleżankom, kolegom. Dzięki Wam mój kanał się rozwija. W tej chwili jestem z mężem Włochem w Polsce. Co jakiś czas robię jakieś live'y, to zapraszam Was na mój kanał. A teraz Was zapraszam też na
różne przepisy typu sok malinowy, dżem malinowy, frugelina malinowa, czy tam jakieś, jeszcze jakieś inne mam tam przepisy, to zobaczcie, co Wam pasuje. Dobrze, wracamy do naszego soku. Jak widzieliście, gotował się. Ja wlałam gotujący do słoików, przekręciłam i przykryłam ściereczką. Pozostawiłam do następnego dnia do ostudzenia. Następnego dnia nakleiłam na moje soki naklejkę z napisem, jaki sok i który rok. Polecam Wam taki sok i zapraszam Was jeszcze raz na playlistę na różne przepisy i do zobaczenia do następnego przepisu. Ciao a tutti!